Halo, halo, hej, cześć, dobry wieczór, ja jestem Edwin. Witam was w kolejnym odcinku ze Spider-Man Web of Shadows, gdzie poprzednio były problemy. Były problemy z uniemożliwieniem zniszczenia stacji benzynowej. Której ochronę zlecił nam prawdopodobnie Luke Cage? Nie pamiętam, czy to było takie zadanie takie z dupy po prostu wzięte? Ej, ochrońmy tą stację benzynową przed tymi kolesiami. Słuchajcie, na zasadzie Luke Cage podchodzi: ty, mordo, chroń tą stację benzynową przed tymi kolesiami. Nie pamiętam. Tak czy siak, witam was na tle tego jakże pięknie niedorenderowanego Central Parku w Nowym Jorku. No i co? Lecimy dalej. Co mamy do zrobienia? Teoretycznie zrobiłem jedną rzecz między... właściwie zaraz przed nagraniem, czyli zatrzymałem jeden samochód. Pytanie teraz brzmi, bo miałem tam jeden z pięciu, czy ja teraz muszę wykonywać te... niszczyć te pięć samochodów? Czy on tak po prostu był z dupy? Czy to jest jakiś achievement, jakieś zadanie, coś takiego pobocznego? Nie mam pojęcia, w sumie mógłbym się tym zająć, because czemu nie, rzucę okiem po okolicy, tak na szybko, taktycznie, szybkie rozejrzenie się, czy gdzieś tu przypadkiem nie będzie jakiegoś samochodu, jak nie, to wpierniczę tym kolesiem po prostu przylepiając się do jednego, do drugiego, okej, zapomnę, że jest opcja odskakiwania od kogoś. Dobra, całkowicie się do tego nie mogę jeszcze przyzwyczaić, ale spokojnie, myślę, że lada chwila do tego przywyknę, a jak nie w ten sposób, to po prostu mu wpierniczę. Przy okazji zrobiłem między odcinkami taką szybką, małą, taktyczną... dobra, to są takie po prostu zadania takie w mieście, dobra, to pal licho. Zadałem wam takie szybkie pytanie taktyczne między odcinkami, dla was to było już dawno temu. Mianowicie, pytanie brzmiało... cały czas to jest ten helikopter, o co chodzi z tym helikopterem? Nie mam się do tego pojęcia. Pytanie brzmiało, które zakończenie byście woleli, czy dobre zakończenie, czyli... zakończenie z czerwono-niebieskim kostiumem, czy właśnie w czarnym kostiumie, który sobie teraz właśnie ładnie, pięknie popierniczamy. No i na razie była, co prawda, na razie jedna odpowiedź, czy będzie więcej, nie wiem. A na chwilę obecną mamy głosy za tym, żeby zrobić złe zakończenie, także do tego złego zakończenia będziemy dążyć. Czy to zmienimy w trakcie? Nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Na razie bierzemy zadanie od Luke'a Cage'a, tak, jestem gotowy, lecimy. Ach, kurde, na dzień dobry, chyba ta misja w końcu. Yes, he wants us to come over to his house and hang out, be friends. Actually, he agreed to a parley. After I pointed out that you saved his scrawny butt and he needed to return the favor. Let me guess again. You want me to set up a play date with the other gang leader? You could put it that way. I wouldn't. Just fine. Tell him the other side agreed to come to the park tonight at sundown. No guns. Sundown, eh? Well, you got it, Sheriff Luke. Deputy Spider-Man will get that rascally varmint! Dobra, przez chwilę takie myślałem, że to było takie zdanie mówienie Luke'a Cage'a, takie ja pierniczę z kim ja pracuję. Dobra, wychodzi, że na razie jeszcze to nie jest ta misja przeklęta, o której cały czas wspominam. Co prawda jestem już troszeczkę wprawiony, jeśli chodzi o to przyklejanie się do przeciwników i odpychanie. Co prawda nie udowodniłem tego przed chwilą, robiąc to parokrotnie i parokrotnie to krzaniąc. Ale jestem już mniej więcej plus minus wprawiony. Ja sobie to wezmę, po co? Nie jestem pewien, ale sobie wezmę, because czemu nie? Ale niestety, prędzej czy później będzie nas ta misja czekała i albo się ośmieszę, albo to zrobię za pierwszym razem. Pytanie brzmi, która z tych opcji? Wolałbym tą pierwszą, żeby to po prostu wyszło, zrobione, było ładnie, pięknie. Hold up! O! Wreszcie się mogę przesysać do tego, dobra, dobrze wiedzieć. Będzie jak rozpoczynać następne odcinki. Co prawda już chciałem rozpocząć poprzedni odcinek w ten sposób, ale nie chciałbym się tak przykleić, jak to zrobił przed chwilą. Ale będę już miał to na uwadze, że mogę to robić. Także będę to robił. Czy za każdym razem? Nie wiem. Zobaczymy, co my tutaj mamy. If you accept uncomplete option, mission will be lost. Zaraz, jeszcze raz. Jeśli zaakceptujesz... aha, niedokończone optymalne misje zostaną utracone. Czy ja pozabieram jakieś rzeczy od Luke'a w końcu, czy... absolutnie nie jestem pewien. Dobra, poróbmy może to faktycznie, co mam do zrobienia, czyli właśnie te... zajmowanie się tymi samochodami. Co ja odwaliłem przed chwilą? Halo! Przepraszam bardzo, co się przed chwilą wydarzyło? To jest dobre pytanie, że tak się zapytam. Co się przed chwilą właśnie od Janie pawliło? Znaczy... jak się na mnie rzucili jebańce, samozwańce, no halo, no... no tak to się nie robi, panowie, panowie! Dobra, wiecie co? Nie chcecie robić tego po dobroci? Spoko, zrobimy to po złości. Kto zamawia taksówkę? Taktyczne, wpiernicz, jednym, drugim, trzecim, piętnastym.
I czterech już załatwionych. Tu mamy jeszcze jednego, który sobie skacze dookoła jak kuska, jak sarenka, ale wpiernicz go taktyczny nie ominie. Dobra, kogoż mamy tutaj? Mamy znowu tych panów, dzień dobry. Jeden. A, dobra, to są i twardzi, i miętcy. W sensie, że no, są duzi i mali. Tym razem się tego nie spodziewał. Tym razem ja się tego nie spodziewałem. No nic, ała, a tego też nie. No ja ci, kurna, dał wymachywać tym baseballem prosto w moją twarz. Zaraz ja ci pomacham pięścią w twarz, co ty na to? Myślę, że to takie przyjemne? Powiem ci wprost, ani trochę. Czy tam jedzie samochód? Chyba tam się samochód przemieszcza. Jas, to jest samochód, także ja sobie z tego z faktu ładnie, pięknie skorzystam. Dzień dobry, przyjazny Spider-Man z sąsiedztwa, wyremontuję wam zaraz samochód. Przeprostuję wam blachę, jeśli się o ile przyczepię do tego samochodu. Hadysz! Dobra, te samochody wydają strasznie dziwne dźwięki, mam wrażenie, że one za chwilę się wezmą i zbagują jak jasna cholera. Albo wybuchną, taka opcja też istnieje, nie mówię, że nie, nie zaprzeczam. W ogóle tam mamy kolejnych typków, więc ja sobie w sumie do nich tutaj ładnie, pięknie podjadę. Dzień dobry panowie, jak leci? Od tego się odbiję, tego uniknę. A, w sumie do niego przylecę. Dobra, halo, panie, dobra, temu już chyba sklepałem mikę, z tego wniosek. Taktyczny rzut, przyssanie się. Czemu to cokolwiek robię w ten sposób? No coś mu robię. A zrobię to w ten sposób. A jak zrobię tak? Dobra, ja mogę w ten sposób ich całkowicie zmylić ten, przy pomocy tego ruchu. Bo niby się przyciąga, niby chcę sobie na nich wylądować, a tu robię... No dobra, jednak nie, Dobra, jednak to nie wychodzi, absolutnie mi to jednak nie wychodzi. I powoli dostaję strogi w piernie, co mi się absolutnie nie podoba, czego absolutnie nie brałem pod uwagę podczas podchodzenia do tego wszystkiego. Panie! Chodź tu pan! Dobra, absolutnie nie chcę współpracować. Albo oni nie chcą współpracować, albo pająk nie chce współpracować. Jest to, że powiedziawszy, opcja, że jedno, jak i drugie nie chce za bardzo współpracować. Nie, teraz, z tego co wiem, zostały mi dwa samochody i... przynajmniej jeden gruby. Także ja w sumie sobie tym grubym się chętnie zajmę. Dzień dobry. Taktyczne odbicie. Dobra, może lepiej się zajmie tymi pachołami dookoła. Wydaje mi się, że to będzie szybsze. Dzień dobry, do widzenia. Szybki unik. Nie, dobra, i wpierdziczę mu po prostu klasycznie, standardowo, z pięści. A tego rzucę... A dobra, tego jednak nie rzucę. Nie da się, to się nie da. Dobra. Nie chcesz współpracować, pająku? To nie, łaski bez, jak sobie chcesz. Dobra, teraz pozostało mi znaleźć jeszcze ewentualnie jakieś samochody. No i sobie jak mówię, tak mam. Dzień dobry, samochodzik, cześć, jak leci? Taktyczne klepanie blachy. Panowie, spokojnie, ja wam bieżnik naprawię. Jak nie bieżnik, to hamulce. Jak nie hamulce, to jakieś amortyzatory. Jeszcze nie wiem, na pewno wam coś naprawiłem. Na pewno życie, naprawiłem życie Nowemu Jorku, ponieważ się was pozbyłem. To jest jakaś myśl. Co prawda, to nie pasuje do Spidermana, że bija się w samochód, niszczy go doszczętnie i prawdopodobnie podczas tego morduje jeszcze ludzi. Ale hej, ja mam wyjaśnienie. Jestem Spidermanem w czarnym kostiumie, którego przejeżdżają samochody, no na litość boską. Panie, chodź pan tutaj. Zrobimy taktyczne wybicie, do widzenia. Wezmę sobie punkcik, bikos, czemu nie? Czy mi coś jeszcze zostało do zrobienia? Jeszcze jeden samochód bodajże mi został. Z tego co widzę, cały czas jestem czerwony. Ale dobra, z biegiem skończy się na tym, że się to zmieni. Z biegiem historii się stanie się tak, że to się zmieni. Ponieważ takie pierdołowate rzeczy na mieście niewiele wprowadzają do czarnego czy czerwonego kostiumu. Dopiero zaczynają się ostre wiksy dziać się z naszą karmą, nazwijmy to w ten sposób. Kiedy zaczynamy działać jako... czarny Spider-Man bądź czerwony Spider-Man w cutscenkach. Okej, mogę sobie wrócić do Cage'a. No spoko. Czy ja tych grubych już też załatwiłem, czy... jeszcze nie do końca?
Nie wiem, do kogo oni strzelają panu? Do kogo wy strzelacie? Do tego tutaj strzelacie. No cześć stary, jak leci? Dobra, ja cały czas do tego źle podchodzę. Po pierwsze, wyeliminujmy sobie tych patołochów tutaj dookoła. Wydaje mi się, że to będzie najsensowniejszy sposób i po prostu zróbmy... Dobra, nie zrobimy. Nie, to nie. Tego sobie przyciągnę, zrobię mu taktyczny pierdol, dzień dobry. Tego też przyciągnę. Jak się tu samochody wiksują, halo. Dobra, panowie, żeby sobie nie marnować czasu, po prostu sklepię wam samochód taktycznie. No ale dobra, jeszcze się do niego raz przyciągnę. Żegnamy samochód, do widzenia, żegnamy problemy z bieżnikami i z innymi problemami. Ej, słyszę to z drugiej strony, nie będą musieli marnować pieniędzy na paliwo. A ja przy okazji chronię środowisko, ponieważ mniej samochodów to mniej zanieczyszczeń. Bohater jak ta lala! Ani wasz się nie przejeżdża, dziękuję. Cześć, Kej, załatwiłem parę spraw. Reduce crime and improve traffic flow. Why, Luke, you almost told a joke. Careful. On jest wredny. Czy to wredny, jak wredny? Jest kąśliwy. Typowy pajęczak, on jest po prostu kąśliwy. I wydaje mi się, że to jest cecha, za którą chyba absolutnie każdą wybie pająka. Co te jego przygryzki, kłótnie, żarciki. Słabe, bo słabe, ale jednak to jest chyba jeden z jego uroków. Serio, autentycznie, to przyciąganie się tutaj jest beznadziejne. Ja chyba wolę latać na pajęczynie po prostu. Są lepsze rzeczy. Wczoraj można sobie jakieś fajne akrobacje porobić w czasie tego. Jeszcze coś? Dobra, walić to, kontynuuj to. Nie chcę mnie się na to marnować czasu teraz. Who's the boss? A dobra, ja nie muszę go śledzić, myślę, że mam go pośledzić. Dzień dobry, jak leci? Taktyczne klepanie, michy, kto zamawiał? Kto zamawiał remont twarzy? Już przynoszę, panowie i panie. Let's escalate that quickly. Dobra, może gdyby tak zrobić to w ten... Dobra, nie w ten sposób. Hadysz! No to ewidentnie musiało zaboleć, taką glebę walnąć, no naprawdę. Toż to jak wybiłem na pół metra. O, patrzcie, jaki cwaniaczek. Odbił się od ściany, myślę, że będzie kozak. O nie, 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 panowie, panowie. Z czym do ludzi? Już, wszyscy? Wszyscy? Nie wszyscy? Wszyscy, dobra. Leci ptaszek! Przy okazji jakieś zadanie wykonałem. Absolutnie nie wiem jakie, ale czy ma to znaczenie? Śmiem twierdzić, że nie. Może tak jeszcze taktycznie tak podlecę do nich. A dysz! No taki wyzwolony mu wiele nie pomógł. Well, I guess it all started when you decided to murder each other in front of the hospital. That kind of rubbed me the wrong way. Man, Ronan Sutton started all that. They killed my cousin. And you hit back at them and so on. Thing is, they've agreed to a parley. What are you talking about? I'm saying that you, the leader of the Rolling Sevens, and Mr. Cage are gonna have a little sit-down. A little chat. Sevens agreed. Yes, they did. And I suggest you do the same, or Mr. Cage, the police, and yours truly are all gonna be your new best friends. So, what's the plan? Tonight, at sundown, in the park. Be there, or be square. Be square? You from Queens or something? Just show up or else. Jestem teraz ciekawy, jedną małą rzecz jestem w tej chwili ciekawy. Czy mamy na cutscenkach też inny kostium na takich normalnych? Wpływa na zachowanie pajęczaka. Będę musiał to sprawdzić i przy okazji zagnę sobie do upgrade'ów. Parę punktów mi wleciało, to sobie zobaczmy, może ulepszymy sobie... No dobra, niech będzie tą tarczą ulepszymy, because czemu nie? I przejdźmy teraz też trochę do czarnego. Czy ja mogę tutaj coś sobie fajnego zrobić? Dobra, możemy zrobić taktyczne szorowanie ryjem po asfalcie. Dosłowne szorowanie ryjem po asfalcie. Ewentualnie coś ze specjal ataków. Dobra, tu po prostu zaczynamy napierniczać jak porypany.
a tu robimy to uderzenie w glebę. Czy mi się to podoba? Czy ja wiem? Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Tu są te macki i chyba te macki nawet wezmę. Aha, macek nie wezmę, bo mnie nie stać. Dobra, to zobaczymy coś ewentualnie jeszcze w czerwonym kostiumie. O ile na coś mi będzie stać, na to mnie można będzie stać. No okej, okay, to jest nawet powiedzmy, czy ewentualnie Webster jakiś ciekawy będzie? No dobra, czerwony Spider-Man też się nie patyczkuje, także no dobra, weźmy sobie to. Aha, dobra, czyli takie ciekawsze rzeczy, które mogą mi wpaść w oko, są zdecydowanie za drogie. No dobra, to w takim razie, skoro nie mogę nic innego zrobić, to wezmę sobie to. Because Morger. I będę ewidentnie będę musiał... Where have you been? I was worried. The doctor told me Spider-Man was asking about you, young lady. Well, there was this drive-by shooting just as your ambulance pulled up and then one thing led to another and... Same old story. But what about your arm? How come you're leaving the hospital already? Miracles of modern medicine. A few titanium pins, a few painkillers. I'm good as new. I was so scared this morning. Venom was choking me and you weren't moving. Maybe that explains it. Explains what? Explains you turning into that other thing? That other version of you? You saw that? Yes, I saw it. Tell me it's gone, Peter. Tell me you don't have that black suit again. Well, it's complicated. You have it, don't you? You know what that does to you. You know how it can change you. You know, it actually worked for me. At first. Maybe this time it's different. I don't believe you. Get rid of it, Peter. Get rid of it, and then I'll talk to you. Come on, MJ. Venom is out there still. I have a feeling that something's changed. That something about the suit is different. Yeah? Well, I have a feeling everything will be the same. Get rid of it. It's not who you are. Find me when you are yourself again. All right. I have to go. I've got this whole saved all of Harlem by forcing a peace between two vicious gangs thing going on. To jest teraz sobie teraz się tak zastanawiam, czy byłaby opcja na przykład przejść całą grę bez użycia czarnego kostiumu i czy miałoby to wpływ na relację między postaciami. Śmiem trochę wątpić, ponieważ ta gra jest liniowa, to nie jest tak, że postacie reagują na nasze zmiany i tak dalej, tylko na konkretnych cutscenach w finale. Ale jestem ciekawy, czy dałoby radę coś takiego zrobić. To mogłoby być interesujące. Anyway, też zauważyłem tą ciekawą rzecz, też to zauważyłem dawno, co kiedyś zapomniałem, że postawa Spidermana różni się od tego, kiedy mamy kostium. Widać, że kiedy jest szary, to jest taki bardziej spięty, naprężony. A kiedy jest czerwony, to jest taki całkowity luzik. Taki spoko, chill, ja to ogarnę. Ciekawa rzecz. Wiele to nie zmienia, ale jest ciekawe, na pewno. I też pokazuje automatycznie właśnie wpływ czarnego kostiumu na Spidermana. Jezus, panie, jakie jest zalatanie na pajęczynach w Spider-Manach. Jakie to jest przyjemne, jakie to jest odprężające. Jakie to jest przyjemne i fajne. Posz! Tak też lądowanko, dzień dobry. All present accounted for. Hope this works. I know it means a lot to Cage. Spidey sense. There! Czyżby taktyczna Hydra? Bardzo możliwe. Wiem, że to są jacyś wrodze snajperzy, ale czy to jest konkretnie Hydra? Tego już nie jestem w stanie stwierdzić. Teoretycznie bym powiedział, że mogłaby być to Hydra, ponieważ mają takie dziwne malowania na pysku. Ale co ja tam wiem. Znaczy ja się domyślam, od kogo oni są, bo chyba to i tak będzie później powiedziane w fabule. Ale dla mnie to są zbiory Hydry i koniec, kropka. Ej, dobra, szczerze powiedziawszy, jakby się tak troszeczkę człowiek wprawił używanie tego skillu... O! No, dobra, ej! O! Prawie, żem i no nie trafił, ale dałem radę. To jest tak, po pierwsze, dostajemy dodatkowy czas za unieszkodliwienie kolesia, więc takie skakanie od jednego do drugiego, znaczy, że oni schodzą na strzał, to jest naprawdę wygodne. Ale się tak fajnie ułożyli w takim rządku, że po prostu można sobie raz za razem... Dobra, sfakapowałem to. Ale easy, ja mam tyle czasu, że mogę sobie z raz czy dwa se fakapować. Ale się w takim fajnym rządku ułożyć, to jest po prostu taka
linia prosta, że ja sobie skaczę od jednego do drugiego, od trzeciego do czwartego i oni nawet nie ogarniają, co się dzieje. Oni nawet nie są świadomi, co ich uderzy, dopóki to się nie stanie. Sztafi! Nie sfakapowałem! What's this? Oh no, the whole gang war was a setup. Ja się może troszeczkę przesunę. O, oh, hold up, dzień dobry, nagle się was trochę więcej zrobiło, co panowie? No nic, trudno się mówi, skoro raz was już skopałem w ten sposób, to myślę, że i drugi raz również mogę wam nakopać taktycznie do tyłka, przesuwając się w powietrzu przy pomocy kopniaków. Jest taka opcja, to jest naturalne, skoro są podwójne skoki, można latać na pajęczynie, pętnie urywa mi rąk, co prawdopodobnie nie powinno być możliwe w naturalnych warunkach, no to również mogę taktycznymi kopniakami przesuwać się w powietrzu do przodu. Widać to naprawdę komicznie, jak tak sobie po prostu kopie powietrze i się przesuwa troszeczkę do przodu. Komiczne, ale jakże skuteczne i jakże przydatne zarazem. Dobra, szczerze powiedziawszy, gdybym tak mógł walczyć z absolutnie każdym przeciwnikiem, że ja się od niego odbiję, on ino rozpadnie na strzał, no to ja bym tak walczył absolutnie za każdym razem, na każdym kroku. Przyciągnięcie, odbicie, jeden trup, właściwie jeden oszołomiony, nazwijmy to. I kolejny. Następny. I ostatni, taktyczny. Do widzenia, papa. Oh, talk, Cage. Every hero I ever met just used me for a punching bag. We had a deal. I gotta do what I gotta do. With or without me, my crew is taking down the seven. I said no guns. I o tym właśnie mówiłem. W tej chwili są dwie opcje. Możemy zachować się jako właśnie taki przyjazny, spokojny, wyluzowany, który ma wszystko pod kontrolą czerwony pajęczak, albo wbić się z buta, rozpierdnić wszystko dookoła, opierdolić jednego, drugiego, piętnastego, trzydziestego, przy okazji rozwalić parę łbów jako czarny, wkurwiony Spider-Man. I właśnie głównie te wybory mają wpływ na naszą karmę. Także jeżeli mamy za dużo czarnych wyborów, no to finał będzie zły finał, będziemy czarnym Spider-Manem. No ale skoro na chwilę obecną wybraliście na grupie, do której was zapraszam, link w opisie, Gildia Edwina i Robsoba, drzwi są otwarte, zawsze zapraszamy, wybraliście złą opcję, także lecimy z czarnym Spider-Manem póki co. Może później się zmieni, może później pokombinuje nad karmą, może nie, pożyjemy, zobaczymy, lecimy. Aha, czyli ten wybór polega na tym, że po prostu oni zaczynają się wszyscy napierniczać ze sobą, a ja taktycznie się wbijam i robię im z tyłków jesień średniowiecza. Całkiem sensownie, no można też i tak, no nie powiem. Pewnie jakbyśmy wybrali normalnie czerwoną opcję, to byśmy po prostu wbili, pogadali, dogadali się, ale tak to trzeba po prostu się wbić, przypierniczyć jednemu, drugiemu. 15 nadużyłam tego określenia, nie wiem czemu, ale mi się z jakiegoś powodu zaczęło podobać, zaczęło mi to pasować, także zacząłem o tym gadać. Dobra, proszę odłożyć te wyrzutnie rakiet, przyjąć się rakietę ode mnie w postaci mojej pionchy i przy okazji paru masek na pysk i myślę, że w ten sposób się na pewno jakoś dogadamy między sobą, a jak nie, no to na pewno szpital będzie waszą ostatnią nadzieją. This solves nothing! Actually, Luke, this solves everything. These losers have been played. Somebody had their relatives murdered to start a nice turf war, and these two were more than willing what? To apply. What? You knew this whole turf war was a setup? You asked me to clean up the streets, and that's exactly what I did. Maybe they'll all share a cell. I chyba właśnie zauważyłem, że mi się właśnie karma zmieniła i w prawym dolnym rogu się pojawił właśnie tym razem czarny kostium już. Dobra, co ja mam tutaj? Czy mam jakieś ciekawe nowe rzeczy do czarnego kostiumu? Bo mi się czarny kostium najbardziej podoba, jeśli chodzi o walkę. Chociaż nie zawsze, ale niektóre skille ma takie, że miód na moje oczy po prostu. Dobra, to walenie w ziemię jest akurat słabe, szczerze powiedziawszy. To bym sobie odpuścił. To już widziałem. To jest... Dobra, właśnie to taktyczne szorowaniem ryjem po asfalcie. Brzmi dobrze, moim zdaniem. Jak najbardziej. Ja to przyjmę z otwartymi ramionami. I ewentualnie stać mi jeszcze na coś.
Stać mnie na combo. No w sumie wezmę sobie combo. Because czemu nie? Why not? The armor on those assassins in the park meant they were from a well-financed organization. I thought I would start with the richest crime boss in town and work my way down. That meant Mr. Wilson Fisk, the kingpin. I decided to head for the Fisk building, take a look around, and then see MJ in the morning. Of course, in my life, nothing seems to go as planned. Plus jeszcze, tak jak wspomniałem, Spidey to w ogóle cały czas jest jakiś zielony punkt. Nie wiem czemu. Nie mam zielonego pojęcia. Dzień dobry, utknąłeś, po co, że ci przeparkuję twój policyjny wóz? Widzisz? Przeparkowany. Mnie tu nie było, nara. Sfakapowałem. Dobra, coś się... Okej, dobra, już zaskoczyło, dobra. Plus też, tak jak mówiłem, czarny kostium nie zmienia charakter Spidermana. I można było to założyć właśnie na tej cutscence, że był znacznie bardziej szorstki, znacznie bardziej bezpośredni. Nie owijał w bawełny i po prostu myślał, mówił dokładnie to, co myślał. Nasz stary, dobry, przyjazny Spider-Man sąsiedztwa raczej by zachował się troszeczkę inaczej. Pewnie rozmowy by się potoczyły same, znaczy pewnie by po prostu, byśmy po prostu tam zeszli, dali im te zdjęcia i takie, ej panowie, jesteście oszukani, także spoko, dogadajcie się, będzie git. I po prostu by jakimś rzucił żarcikiem i ewentualnie to, o czym myślał, przez cały czas po prostu zatrzymał dla siebie i o tym nie mówił. Ten Spider-Man działa troszeczkę inaczej, reaguje troszeczkę inaczej, myśli zupełnie inaczej. Nie wiem czemu, ale ja osobiście wolę chyba tego Spidermana. Mimo, że jestem zwolennikiem dobrych zakończeń i tym podobnych, to nie wiem czemu, ale Spiderman w czarnym kostiumie... Dobra, ustawmy, że to jest czarny Spiderman, okej? Okay? Łatwiej mi jest przyswoić, że to jest czarny Spiderman, niż mówić Spiderman w czarnym kostiumie. Także ustawmy, że to jest czarny Spiderman i czerwony Spiderman. Okej? Okay? Okej. Okay. Tak jak mówię, czarny Spiderman bardziej mi chyba przypada do gustu jako postać. Nie wiem czemu. Może tego, że już, że jest cała masa gier o normalnym, czerwonym, przyjaznym Spider-Manie i taka odmiana raz na jakiś czas jest spoko. The stylish headquarters of the fattest man in crime. Hold on, something's up. Oh no, not her. How can Black Cat be working for Kingpin? No to taktyczne ściganko. Hey, crazy woman! Pretend you don't know I'm talking to you. I can never get enough of my Spidey man. Ow. No wiesz co? Żeby nazwać mnie Spidey, ja jestem Spider, kobieto. Spider! Który nie umie latać na pajęczynie i się gubi, goddammit. Halo, pomocy. Pani Felicio Hardy, proszę mi nie uciekać. Byłbym naprawdę bardzo wdzięczny i... Zaraz się... No... Zaraz się wezmę spierniczy na kupirę i ona mi weźmie i ucieknie, a to mi się nie podoba. Kat, chodź tu! Proszę nie uciekaj, ja chcę tylko pogadać. Może wziąć numer przy okazji? I też wydaje mi się, że akurat czarny kot jest powodem, dla którego wolę czarnego Spidermana, to be honest. Ponieważ jako czarny Spiderman mamy w tej grze relację właśnie z Kat, a nie z MJ. A ja szczerze powiedziawszy... Chyba zawsze wolałem Spidey'ego shipować z Felicią, aniżeli z MJ. Nie mam pojęcia czemu, tak już zawsze miałem, tak już zawsze mam. Jak miałem, tak mi zostało. Dlatego zawsze preferowałem wybierać opcję czarnego pająka. No a czy ty możesz przestać uciekać? Dobra, jak się... Aha, dobra, okej. Okej, Felicia, please just stop, please. Aha, mogę robić Naruto Rana podczas biegania po ścianie. Da się, spoko, jak widać, jeśli biegniesz Naruto Ranem, to nie tylko jesteś szybszy od pocisków i możesz wbić się do strefy 51, to jeszcze możesz biegać po budynku niż Spider-Man. Da się. Cioto mate kudasai. Dobra, ja polecę chyba skrótem i po prostu zrobię w ten sposób. Dzień dobry. Okej, dobra, jeszcze nie, o Roxon. A musieli zrobić taktyczne zbliżenie na jej poza. Oczywiście, że musieli. Może pogadamy, umówimy się na kawę. Na jakąś pseudorandkę. Może wtedy się jakoś inaczej dogadamy. Nie musimy tak za każdym razem ganiać się po całym Nowym Jorku. No goddammit, kat. Są na pewno inne sposoby na...
Zawsze mi się myli, jak to się mówi. Zawsze jest na pewno inny sposób na flirtowanie z pająkiem. Nie musimy za każdym razem się ganiać absolutnie po każdym możliwym budynku. Na pewno musiałem sobie obejrzeć kolana, jak jasna cholera, poprzez slajdowanie po budynku. Jezus, Max, przypomniałem, że w tej grze jest takie magiczne coś o nazwie Quick Time Eventy. A ja w Quick Time Eventach jestem naprawdę beznadziejny. Moje reakcje ręka oko są znacznie bardziej opóźnione chyba niż u każdego innego. Przez co całą masę Quick Time Eventów po prostu fuck-upuje jak tylko leci. A w tej grze trochę też ich jest. Właściwie chyba w całej masie, chyba w praktycznie każdej grze o Spider-Manie, już od któregoś tam momentu nazwijmy to. Goddammit! Jak się beznadziejnie wspina po tych budynkach. Latanie w tej grze jest fajne, ale wspinanie się po tych budynkach jest beznadziejne. Serio, chyba od kiedy wyszedł Spider-Man 3, nie wiem, może od Spider-Mania 2 na PS-a, to już są za każdym razem Quick Time Eventy w tych grach o Spider-Manie. I na tym PS-owym, i na tych komputerowych, czy może można się klepać, żeby z nią pogadać, czy nie? No chodź tu! No mówię, chodź tu! Kat? Nie ma za co! Mogłabyś mi chociaż podziękować za odblokowanie cię z niekończącej się spirali biegania po ścianie. Bo gdyby nie ja, to byś się stąd nie wyzwoliła nigdy, tylko byś tak biegała w nieskończoność przez całe swoje życie. To wszystko przez te twoje backflipy i frontflipy. Czy my naprawdę musimy się tak ganiać? Felicia, no jesteśmy dorośli, może pogadamy jak dorośli, co? Nadal nie mogę jej jeszcze bić. No trochę trudno jej, pozwolić uciec, jak ona się blokuje na absolutnie każdym możliwym miejscu. The Black Cat, Felicia Hardy. Up to her pretty little eyeballs in trouble again, no doubt. Czyżby nadzwyczaiła? Jest taka opcja. I must be seeing things. It can't be. Dobra, ja obstawiam, że Spidey właśnie myślał o jednym, mianowicie o tym, że... Goddammit, czyżby Goblin wrócił? Bo tak, jakby nie patrzeć, to jest slider Goblina. Przylepiłem się, dobra. To jest slider Goblina, ale na szczęście to nie jest Goblin, tylko to są jakieś pachoły Kingpina. Cóż, dostaje te slidery? Czemu dostaje te slidery? Nie wiem. I mnie to chyba za bardzo nie obchodzi. Dobra, panowie, nie chcę się tak od was odbijać. Więc zrobię wam taktyczną klepę, co wy na to? Dobra, tak wiem, że mogę... Gro, dziękuję, okej. A, przylepiłem się do ściany i o to mi chodziło. Dobra, panowie. Przejdźmy do konkretnego klepania Michy, ponieważ nie chcę się z wami w tej chwili użerać, także mogliby się już lądować na ziemi, dziękuję. Dobra, zrobimy inaczej. Powiedziałem, że zrobimy inaczej. Stary, słuchaj, co się do ciebie mówi. Rzucę cię raz, drugi... I teraz spadaj sobie w przepaść. Dziękuję, dobranoc. Temu zrobimy taktyczne klepanko. Zrzucimy może go z dachu. To nie byłby taki głupi pomysł. Dobra, trochę swakapowałem, więc go nie zrzucę, ale jeszcze mogę sobie na przykład zrzucić tego. W ten sposób. Dobra, w ogóle przydałoby się za chwilę kończyć odcinek tak swoją drogą. Także czy się skończy na tej walce, byłoby bardzo miło. Gorzej, jak będę musiał jeszcze raz ganiać za Felicią. Cześć stary, jak leci? Dzień dobry. Dobra, czy ja się naładuję? Dobra, jakoś się naładuję, powiedzmy. Chodzi mi o naładowanie skoku. Dobra, gdzieś tutaj widzę punkcik. O, tutaj mamy. Dzień dobry, cześć, jak leci? Tym rzucimy, raz, dwa, i odbicie, trzy. To już? Tak? Nie? Halo? Okej, zaskoczyło.
bring it on! I don't care how many of you are... Drop the device at once. Moon Knight? Hello! Drop the device at once. I was fighting the bad guys, didn't you see? You were present at the robbery. And trying to stop it? Now let's chase all the robbers! You speak the truth to Khonshu. Let us pursue them. I thought I was nuts. A, halo, czy jednak będziemy jeszcze się mierzyć z Black Cat? Halo, 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 hej, hold up, dobra. Zrobię inaczej, zrobię w ten sposób. Zapauzuję i tutaj zakończę odcinek. Następnie będziemy kontynuować pogoń za Black Cat. Może nagram, prawdopodobnie, że nagrywam dwa odcinki naraz, także tutaj nie ma żadnego problemu. Tak więc, tutaj kończymy, za Black Cat będziemy podążać dalej w następnym odcinku. I kto wie, może zaczniemy już taki malutki flircik, jakieś takie małe przechodzenie z jasnej strony na ciemną. No nic, pożyjemy, zobaczymy. Tutaj kończę, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeśli tak, macie zostawić łapkę w górę, będę tym poinformować, a my widzimy się już wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć!